Tytuł kursu: elementy organizowania procesów transportowych. Moduł: środki techniczne w transporcie międzygałęziowym. Temat: transport międzygałęziowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść. Dziękuję bardzo. Jest pan nowym pracownikiem, witam. Czy wie pan, czym dokładnie zajmuje się nasze przedsiębiorstwo? Tak, ale wolałbym, aby pan mi to przybliżył. Aby przystosować pracę firmy do nowoczesnych standardów zarządzania transportem, staramy się realizować koncepcję przewozów transportem intermodalnym. Niestety nie bardzo. Oznacza ona przemieszczanie ładunków w tej samej jednostce ładunkowej, na przykład kontenerach, lub pojeździe, na przykład naczepa, barka, różnymi gałęziami transportu, na przykład przewozy morsko-rzeczne czy przewozy kolejowe, ale bez przeładunku samego ładunku. Rozumiem. Ta różnorodność form przewozu umożliwia w sposób elastyczny nie tylko dostosowanie się do potrzeb naszych klientów, czyli dostawców i odbiorców, ale zapewnia również żądany poziom jakości tych usług. Tak, to oczywiste. Obecnie zajmujemy się dostarczaniem towarów w całej Europie Zachodniej. Wykorzystujemy w tym celu wiele różnych środków transportu. To jest transport samochodowy, morski, śródlądowy czy kolejowy. Aby obniżyć koszty oraz zredukować tak zwane wolne przebiegi, staramy się optymalizować cały proces logistyczny. Rozumiem. Oznacza to jak najefektywniejsze zarządzanie naszą flotą. Tak, to jest oczywiste. Proszę podejść do komputera. Do pana obowiązków należała będzie praca z systemem lokalizacji i zarządzania flotą pojazdów Track 24. Jest to system, który stanowi połączenie portalu internetowego z GPS-em, minikomputerem oraz telefonem komórkowym wraz z przejrzystą formą. W ramach tego systemu będzie pan śledził nasze pojazdy i zarządzał taborem. Czy teraz już rozumie pan, co będzie należało do pana obowiązków? Tak myślę. Proszę mieć na uwadze, że zakres pana zadań jest jednym z kluczowych dla naszego przedsiębiorstwa. Właściwe zarządzanie pozwala nam na zredukowanie czasu obsługi ładunków nawet o 35%. A co się z tym wiąże? Obniżenie kosztów przedsiębiorstwa. Oczywiście, rozumiem. A więc pozostaje mi tylko życzyć panu miłej pracy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.